Wędkarstwo się skończyło, jak weszły echo sondy. Kiedyś człowiek się cieszył, jak posiedział nad wodą, a teraz to... Ale w rap nie ma wymogu używania echo sondy. Można zostawić ją w domu i siedzieć nad wodą tylko z bambusowym kijem i podbieraniem. Kiedyś się było internetu, prądu, szczepionek, lekarzy. Nikt nikomu nie każe używać. Szczepionki, przymus. Ja się cieszę z wędkarstwa, bo sondy nie używam. Wędkarstwo skończyło się, jak weszły kołowrotki. Ryby powinno się łowić patykiem, sznurkiem i zagiętym gwoździem. Zastanawiam się, czy już cię zbanować, czy jeszcze sobie poczytać komentarze. Ty trolu internetowy! Seba, to jest twój komentarz, ogarnij się. Faktycznie. Echo, ryby nie łowi. Dokładnie tak, jak mówisz. Echa używam do wytypowania blatu, dołka i tyle. Ja tam łowię na kusze z termowizją i noktowizorem i mam wyniki, jak się patrzy. Odwrotnie, ja tam łowię na kusze z noktowizorem i termowizją. Dobra. Ja tam łowię na... Ale nikt ci nie każe! Korzystaj z ekosondy i nadal się możesz cieszyć z siedzenia nad wodą. Możesz usiąść na muszli klozetowej i cieszyć się czystym siedzeniem nad wodą. Bez echa, bez kija, tylko z papierem w garści. Ekosonda nie łowi ryb, tylko w tym pomaga, tak samo jak nowoczesny sprzęt. Co za w ogóle dyskusja z dawnych lat. Generalnie jestem bardzo zaskoczony, w szoku, ale też łezka się wokół kręci, czuję się, jakbym kumpla z woja spotkał. Na drapieżnika w pontonie zasiadka, na echosondę łowi tylko warszawka. Widać, że słuchasz fajnych piosenek. Myślisz, jak masz echo, to ryby same wskakują do łodzi? Zabawne. Myślę, że echo widziałeś tylko na obrazkach. Echo mam najprostsze i k***o na nim widać. Tylko głębokość jest pewna. W ogóle po co ten post ktoś zaakceptował? Gdzie jest admin? Od razu out. A mi się wydaje, że wędkarstwo skończyło się, jak wynaleziono matę do ryb. Człowiek myśli tylko: pamiętaj o macie, pamiętaj o macie. Cześć, Sosu Kowalczyk. Siemano, z tym Mike Team Pleciona. Zanim przejdziemy do tego, że echo sonda to prawdopodobnie zło, najpierw zapowiemy brakujące ogniwo na kanale wiadomości wędkarskim. Już niebawem pojawi się na nich karpiarz Adrian Modzelewski. Siemanko wszystkim, zapewne większość z was widziała już moje filmy na kanale Karpiemy Szlakiem. Od dzisiaj będziecie mogli zobaczyć moje porady w wiadomościach wędkarskich, dlatego gorąco zapraszam was do subskrypcji, tak żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Będziemy rozmawiali tutaj o wszystkim, będą porady sprzętowe, będę pokazywał wam swoje triki, będę pokazywał, jak wiążę swoje ulubione przypony. Będziecie mogli na pewno dowiedzieć się bardzo dużo oraz mam nadzieję zobaczyć kilka moich karpiowych wypraw, które będą dostępne tylko i wyłącznie na tym kanale, dlatego nie zapomnijcie subskrybować oraz to, co najważniejsze, czyli cały czas chcę się rozwijać, chcemy rozwijać się wspólnie z wiadomościami wędkarskimi. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, chcielibyście coś zobaczyć, chcielibyście zobaczyć dany węzeł, wpisujcie wszystko w komentarzach. Każdy komentarz będziemy czytali wspólnie z redakcją i stworzymy następne filmy, które mam nadzieję wam się spodobają. I nie zapomnijcie dać łapki do góry, bo to nas motywuje. Robimy to dla was, więc to jest to, co prosimy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Na grupie Wędkarska Korba wypłynął temat o echosondach. Echosonda, wiadomo, jest gdzieś tam wokół nas, kręci się wokół tego, ale szczerze, ja tego nie lubię, bo to, co się teraz dzieje, to jest karykatura wędkarstwa. Jak patrzę na tych gości, kurde, obstawiają się, dwa monitory tu, jeden tu. I co łowią? Nic nie łowią, tylko się lansują na Facebooku zdjęciami jednej jego sondy, zdjęciami drugiej jego sondy, zdjęciami silnika, zdjęciami okrojonej łódki i wszystkiego. Czyli to jest sztuka dla parodia wędkarstwa. Sztuka dla sztuki. A dla mnie, jeżeli ktoś się po prostu zna, to łowi ryby. Jak chce, to sobie te ryby pokazuje. I to jest dla mnie wędkarz. Taka jest modna jako sonda, co się nią rzuca, ściąga i po co to? Przecież mogę rzucić szczegółką dzikową. Tu stoją jakieś ryby. Prosta sprawa. Główka dzikowa, pyk, jedna kotwiczka, druga kotwiczka wyżej, rzucam, pyk, pyk, pyk. Trzy strzały i widzę, tu jest leszczyk, tu jest krąb wyżej, wszystko wiem. O które już mamy sondacze? Czwarty. A ładują się akumulatory do sondy?